mamy w sobotę. My już jemy śniadanie. Dzisiaj tosty. Tosty z szynką, serem, cebulą, awokado. Oczywiście naszymi kiełkami. I miałam jedno jajko na twardo już ugotowane z wczoraj. I też je wykorzystałam do tego. Cześć wam, dzisiaj mamy sobotę, w zasadzie już nie poranek, bo już przed 10:00. Dzisiaj mamy dzień ogarniania, więc sprzątamy chatę, ale zanim zaczniemy sprzątać dom, to po prostu musimy sobie przygotować bazę pod chleb, więc pokażę wam, jak zaczynam ten cały proces. Żeby nie łączyć tego z normalnym vlogiem, chleb przerzucimy po prostu do oddzielnego odcinka. Przepis na chleb pszenno-żytni na zakwasie, więc po prostu będzie to jako oddzielny film. Nie chcemy, żeby ten nasz vlog był za długi. Cześć, już witam się z wami tak face to face. Dzisiaj, tak jak Łukasz wspomniał, mamy sobotę. Będziemy sprzątać, będziemy ściągać już wszystkie ozdoby świąteczne. Przygotowywać się będziemy do wiosny. Jak widzicie, ja jestem dzisiaj bez makijażu, ponieważ jest sobota, weekend. Skóra też musi odpocząć, więc nie będę jej męczyła. Tak, Łukasz sprząta po mąki, które były potrzebne do chleba. Znaczy do prezentacji, bo później będą bardziej części filmu, tak. Będzie pokazane dokładnie ile gramów czego dajemy przy finalnym mieszaniu. Tak. No i co? Bierzemy się do roboty. Ale najpierw chyba musimy wypić kawę, co? Myślę, że na pewno. Zapraszamy. Kawa! Kawa! Robi się kawa. Kawa. Kawa, jak ty ładnie mówisz, kawa. Kawa. Już nie jest kasza. Tylko kawa. Trzy, zobacz, trzy sarenki. Tam. Widzisz je? Tak. No, trzy. Aha. Widziałeś? Spróbujemy z wami, bo my już próbowaliśmy naszego ciasta, które robiłam wczoraj. Marysia też będzie próbować. O, się do kawy, którą uwielbiam. Ale mamy zimę, więc moja żona zrobiła ciasto na lato. Tak mi się kojarzy po prostu z latem. Jest limonka. Tak. Fajne jest. Orzeźwiające. Tak. Chodźmy. Jak widzicie, szczątki naszego bałwana na balkonie. Też trzeba je posprzątać. No i złożyć naszą choinkę drewnianą. Jeszcze choinka u dzieci została do sprzątnięcia na ścianie. A ja zajmuję się praniem, bo wiadomo, jak sobota, to dzień prania. A później to najgorsze, czyli prasowanie. Nienawidzę tego. Znaczy, może nie to, że nienawidzę, ale zazwyczaj mi się po prostu nie chce prasować. Ach, tego prasowania jest coraz więcej. Nie wiem jak wy, ale ja prasuję wszystko. No nie mówię, że skarpetki i majtki, ale prasuję większość rzeczy od razu, po praniu. Nie czekam aż, o, ta koszulka będzie mi dzisiaj potrzebna, ją założę, więc muszę ją sobie wyprasować. Nie. Nie miałabym na to czasu w ogóle. Jeżeli chodzi o sprzątanie, powiem wam, że my razem, wspólnie sprzątamy raz w tygodniu, ale tak porządnie, że wycieramy kurze, myjemy podłogi, obkurzamy.
Czasami zdarzy się, że jeszcze raz, dwa razy w tygodniu myję podłogę dodatkowo. Ale to z tego względu, że ja lubię mieć w domu czysto. Nie lubię, że nie jestem przyzwyczajona do tego, żeby mi na podłodze były jakieś paprochy. Jeszcze tym bardziej, że mamy małe dzieci i Antoś ma 8 miesięcy, więc on pełza wszędzie i wszystko bierze do buzi, więc jednak wolę, żeby było czysto. Ale ja taką rutynę, takie coś wyniosłam z domu i myślę, że to dużo zależy od tego, co wynieśliśmy z domu, jak nas rodzice nauczyli. Mnie rodzice nauczyli bardzo dużo, jeżeli chodzi o to gotowanie, to też to z domu wyniosłam i właśnie sprzątanie. Także moim zdaniem jest to bardzo, bardzo ważne. Wracam do sprzątania. Na obiad dzisiaj mamy kotlety jajeczne z ziemniaczkami i kiszoną kapustką. Cześć kochani, jest już wieczór, jest godzina, minęło w pół do szóstej, pół do osiemnastej. Ciężki dzisiaj dzień za nami, no jeszcze nie za nami, ale prawie. Posprzątaliśmy całe mieszkanie. Udało nam się bardzo szybko i się cieszę, ale za to Marysia nie poszła spać w ogóle. Bam! Marysia nie poszła spać w ogóle i bo jest dość uciążliwa. Teraz Łukasz się z nią bawi, jak mogliście widzieć na filmikach. I już tu leci do mnie potwór! I będzie mi chciał zabrać kamerę. Tak? Nie, nie, nie. No weź. Także co ja chciałam powiedzieć? Bawimy się, bawimy. I kolacja Marysi gotowa. Tak zwane tosty francuskie. Nasza standardowa deska serów, którą dzisiaj zjemy na kolację. Standardowo, bo najczęściej kupujemy brie, do tego kupujemy camembert i koniecznie gorgonzola. Oczywiście do tego musi być miód, żeby sobie zamoczyć kawałek sera. Tosty zrobione po prostu w tosterze i dziś wyjątkowo dokładamy parmezan. Zawsze do tego dorzucamy jeszcze winogrona, jasne lub czerwone, nie ma znaczenia. Natomiast dzisiaj nie było po prostu w sklepie, więc nie kupiłem. Dokładamy czasami jeszcze sobie w miseczce oliwki. No i z reguły gdzieś jak sobie jemy te sery, to dokładamy zawsze sobie jakiś, kupujemy taki mniej znany, który jeszcze nie próbowaliśmy i sprawdzamy po prostu, jak smakuje.
Niech dzieci poszły spać. W sensie, Natalia w tej chwili usypia Marysię. Ja sobie zrobię mojego drinka, bo jutro mam wolne w pracy, więc nic nie zaszkodzi. Drink nazywa się Rickeys. Do tego potrzebujemy pół limonki, którą całkiem wyciskamy. Oczywiście, jeżeli nie mamy shakera, to po prostu możemy do szklanki to wszystko sobie wycisnąć. Tą wyciśniętą skórkę wrzucamy do szklaneczki. Do tego potrzebujemy 3 kieliszki ginu i syrop cukrowy, tak mniej więcej pół kieliszka syropu cukrowego. Ja sobie go rozrobiłem i wlałem do naczyniu po sosie sojowym z sushi. Dodajemy i mieszamy. Ok, i nasz Rickeys jest gotowy. Dodatkowo, jeżeli jest za mocny, można dodać sobie wody gazowanej. Nam się w tej chwili skończyła, więc po prostu odrobinę wody zwykłej. Cheers. Tak jak już wcześniej wspomniałam, jest niedziela wieczór. Dzieci śpią. Zaraz idziemy się kąpać, kolację jakąś zjemy przy okazji. Mało. I zapewne zabierzemy się za montowanie. Ale chcielibyśmy Wam jeszcze opowiedzieć trochę o tym chlebie naszym. W sensie głównie Łukasz by Wam opowiedział, bo to on piecze chleb. Ja się do tego nie dotykam. Nie tylko chleb, no. Bułki też robimy. Kiedyś zobaczycie. Ale, na pewno. Ale właśnie głównie chodzi o to, że nie od razu ten chleb był taki, jaki widzieliście dzisiaj. Ponieważ zaczynaliśmy od bardzo nieudanych chlebów i nie, no i na drożdżach przede wszystkim, ale jak zasmakowaliśmy chleba na zakwasie, to niestety, ale drożdże poszły w odstawkę i drożdże teraz używamy tylko do bułek. No, do bułek. Do bułki, bajgle. Co jeszcze robiliśmy? W zasadzie bułki, bajgle, ale bułki grahamki poznańskie, bajgle i chyba te trzy rodzaje. No i głównie chleb. I głównie chleb, ale generalnie testujemy różne opcje i cały czas, przynajmniej ja się rozwijam, bo Natalia nie robi chleba, tak jak wspominała, czy pieczywa, więc to jest moja działka i tak naprawdę cały czas poznaję coś nowego. A historia zaczęła się gdzieś ponad 3 lata temu. Mieliśmy kiedyś automat taki do pieczenia chleba. No i ten automat generalnie był taki chleb... Wysoki, a wąski. Wąski, tak? Jeszcze tym mieszadło tam było drażniące, bo tak. One zostawiały dziurę na środku chleba. Na pewno ci, którzy mają i to wiedzą, o co chodzi. Dokładnie, ale powiem szczerze, że ten chleb jakościowo był naprawdę, w porównaniu do tego, co teraz jemy, to kiepski. I
tego automatu nie używaliśmy, dlatego że po prostu woleliśmy kupić chleb z cukierni albo w sklepie po prostu z piekarni. No. Piekarnia, cukiernia. Czyli... Ale na szczęście ten automat się popsuł, którego się robi. Znaczy automat nie, automat później wykorzystaliśmy tylko do robienia spotów do pizzy, w sensie, żeby nam wyrabiał ciasto. Ale się popsuł. Ale się popsuł, tak. I już nie inwestowaliśmy już nie. w to niego, no tak, bo nam jest niepotrzebny. Wcześniej mieszałem wszystko ręką, więc na pewno dużo energii trzeba było w to włożyć. Później, tak jak widzieliście, wyposażyliśmy się w robota i tak naprawdę głównym założeniem tego kupna, tego robota było to, żeby właśnie mieszać chleb, właśnie ten, czy bułki, właśnie te pszenne ciasto, gdzie wymagana jest po prostu energia. No bo tak naprawdę wcześniej nie chciało mi się aż tak często robić chleba, dlatego że no, zajmowało dużo czasu i było to wyrabianie ciężkie. Tak, to tak tutaj wszystko wsypujemy, po prostu klikamy start i w zasadzie przychodzimy i wszystko jest gotowe. Oczywiście no, jakąś tam energię trzeba w to włożyć. Nie? Przepis tego chleba, który dzisiaj widzieliście, znaczy dzisiaj wczoraj, tak naprawdę też mniej więcej, sam zmodyfikowałeś dużo. Tak, mniej więcej robimy go tak stale w tym samym przepisie około pół roku, może trochę dłużej. Mm. Natomiast wcześniej no to głównie robiliśmy chleby żytnie, razowe, pszenne też. Ogólnie fajna zabawa, naprawdę dużo można tam wymyślić tak naprawdę. Ale w ogóle jaki ten chleb jest smaczny. Wiecie co, my teraz przez dwa dni nie mieliśmy już zapasów tego chleba, bo zazwyczaj robimy tak, żeby chociaż ten jeden był w zamrażarce zamrożony na właśnie taką godzinę jak teraz. No i nie mieliśmy niestety, zjedliśmy wszystko, bułki tak samo. I teraz jak próbowaliśmy świeżutkiego chleba, powiem wam, że jeśli przez te dwa dni to tęskniłam za tym chlebem. Ja go po prostu uwielbiam. Ogólnie ja to jestem bardziej taka kanapkowa na śniadanie, tak. Więc to chyba tylko dzięki temu chlebowi. No i jedyne pieczywo chyba, które kupujemy, to po prostu chleb tostowy. Tak. No, bo chyba jego się nie opłaca aż tak robić. Nie, jest też chleb pszenny, tak jak robiliśmy, mi osobiście nie smakował ten chleb pszenny. Jest dobry, był, ale on szybko pszenne czerstwieje. Natomiast ten chleb właśnie konkretnie, to spokojnie ze 3 dni zawinięty właśnie w materiale, w ciereczce, a nie w folii. I cały czas można powiedzieć, że jest świeży. Później troszkę bardziej twardawy, ale dalej uważam, że jest świeży, nie jest czerstwy. Więc chleb na zakwasie jest naprawdę dużo smaczniejszy i dużo zdrowszy. Zdrowszy. A przede wszystkim uważam, że tani, bo nie kupujemy drożdży, kupujemy samą mąkę. To co widzieliście, no oczywiście ja chyba tam Melwit akurat kupiliśmy, czy Szymanowski, czy Szymanowski chyba, tak? Szymanowska mąka. Nieistotne. Nie wybieramy tu żadnego konkretnego producenta, kupujemy po prostu tak naprawdę to, co nam się trafi w sklepie. To, co nam się trafi i to jest najtańsze. To, co się nadaje głównie. No nadaje, no wiadomo, typy muszą być odpowiednio zakupione, natomiast po prostu, że najczęściej robimy w naszym tutaj lokalne muszą zakupy, to z reguły tą mąkę tam kupujemy i no i zakładam, że ktoś tak zamawia i akurat taka mąka jest. Aczkolwiek w Stokrotce kupujemy też czasami, jak widzimy, bo tam jest sporo tańsza mąka, potrafi być nawet o żytnia chlebową złotówkę tańsza. Czasami mają dobre promocje. Tak, więc to nie jest istotne aż tak, jaka to będzie marka konkretnie. Ważne, żeby był odpowiedni typ i odpowiednia mąka. Więc tyle, co chcieliśmy wam powiedzieć. Już chyba będziemy kończyć tego vloga. To jest, wiecie, vlog taki dwudniowy, można powiedzieć, bo chleb się robi dwa dni. Dwa dni i tak naprawdę, powiem szczerze, mamy bardzo dużo materiału do złożenia. Nie wiem, jak czasowo to wyjdzie. Do przejrzenia. A jeszcze też nie mamy aż takiej wprawy, więc się cały czas uczymy. Ale myślimy, że ten drugi odcinek chyba wyszedł okej. Okay. No. Przynajmniej dla mnie jestem zadowolona, nie wiem jak wy, ale mnie się podobało. Nie mam się czego tam wstydzić chyba. Chyba nie. Poza tym
no, nauczyliśmy się właśnie składać te filmy. Tak. I jak na pierwsze dwa filmy w życiu, które generalnie robiliśmy, bo wcześniej się tym nie zajmowałem, może kiedyś tam w jakimś liceum z jednym film się złożyło, no to powiem wam, że no, ja też fajne, jestem zadowolony z tej pracy. Tylko tyle, że bardzo długo nam to zajmowało, bo wiecie, weekend, dwójka dzieci w domu. Marysia taka, która miała iść na drzemki i nie poszła w ogóle na drzemki przez sobotę i niedzielę. Więc, siedziała na kolanach i klikała w klawiaturę, to wiecie jak to się robi. Więc nie? Jak w sobotę wieczorem, już jak dzieci poszły spać, montowaliśmy film. Tak skończyliśmy to wszystko dopiero po południu, około godziny 15, wtedy kiedy w sumie został on opublikowany. Cały czas coś tam poprawialiśmy, dokładaliśmy. Więc to, no i rendering tych filmów zajmuje trochę czasu, jednak i to zabiera po prostu nasz czas, bo nie możemy nic innego robić. Na spacer zresztą też nie mogliśmy pójść przez weekend. Tak, a chcieliśmy, ale padał po prostu deszcz cały czas, więc z dziećmi deszcz raczej ze śniegiem, nie udało się. Pogoda była w ogóle nie za ciekawa. Tak trochę nam smutno z tego powodu, no ale mieliśmy to w planach. No dobra, kończymy? Kończymy. Dziękujemy. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, do łapek w górę. I oglądajcie nas, no. Myślę, że będzie ciekawie czasami. Pewnie będziemy coś dobrego gotować na dniach. Może pierogi zrobimy któregoś dnia, jak nam się będzie chciało. Coś to jest takie proste, ale wiecie co, my robimy takie proste rzeczy. Nie robimy nic aż tak bardzo wyszukanego, tak się mówi. Sushi będziemy na pewno też robić i to nagramy. Na pewno, znaczy, na walentynki. No, na pewno planujemy na walentynki, bo my na walentynki nie robimy sobie takich prezentów. No. Lubimy dobrze coś zjeść. Tak. Okej, dziękujemy, łapka w górę, subskrybujcie nasz kanał. Pa, pa! Pa!